To będzie ważny, a wręcz przełomowy rok dla orzechowskich zakładów przemysłu sklejek. Od 1 stycznia 2014 roku najstarszy w Polsce zakład produkujący sklejki będzie oficjalnie działał według praw rynkowych. Co to oznacza dla 360 pracowników zakładu? To oznacza, że w jakiś sposób, w jakiejś cząstce pracownicy będą współwłaścicielami tego przedsiębiorstwa. Z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji wynika, że pracownicy komercjalizowanego przedsiębiorstwa będą mogli otrzymać do 15% akcji. Będą współwłaścicielami tego przedsiębiorstwa i w jakiś sposób będą mogli czuć się może bardziej za nie odpowiedzialni. Sklejki w 2012 roku miało przejąć prywatne konsorcjum, ale umowy nie zaakceptowało Ministerstwo Skarbu, które ostatecznie samo zajęło się przekształceniem zakładu. Komercjalizacja jest etapem przejściowym do prywatyzacji. Jak wiadomo, prywatyzacja bezpośrednia, która toczyła się w zeszłym roku, zakończyła się fiaskiem i kolejnym etapem właśnie jest komercjalizacja. I tutaj myślę, że w odpowiednim momencie pan minister dokona prywatyzacji poprzez sprzedaż akcji, które będą w posiadaniu ministerstwa. Orzechowskie Sklejki to jeden z największych pracodawców w powiecie wrzesińskim. Zatrudnienie znalazły w nim całe rodziny z gminy Miłosław i nie tylko. Wszystkie zmiany w przedsiębiorstwie mają być przeprowadzane z myślą o ludziach. Prezes wierzy, że prywatyzacja pozwoli na dalszy rozwój firmy i nie będzie wiązała się ze zwolnieniami. Przedsiębiorstwo dla regionu jest bardzo istotnym elementem. No, chciałoby się powiedzieć, że jest to tak jak człowiekowi powietrze potrzebne do życia, tak no, to przedsiębiorstwo jest potrzebne tym ludziom, tym pracownikom, którzy tutaj funkcjonują. Natomiast wiemy, że dla tego regionu jest to bardzo istotne przedsiębiorstwo. Jest to jedno z najstarszych przedsiębiorstw i tak naprawdę w tym przedsiębiorstwie dużo rodzin z tego regionu znajduje zatrudnienie. Zakład jest dużym wsparciem nie tylko dla mieszkańców, ale także dla urzędu gminy. Z tytułu samego podatku od nieruchomości sklejki odprowadzają do budżetu 50 tysięcy złotych miesięcznie. Aktualna sytuacja firmy, według zarządu, jest dobra i stabilna. Na brak pracy i zamówień w sklejkach się nie narzeka. W zeszłym roku, w ostatnim kwartale, odnotowaliśmy zwiększone zapotrzebowanie na sklejkę i staramy się to wykorzystać. Ma to odzwierciedlenie również w przychodach, które są wyższe niż za rok poprzedni, czyli za rok 2013 będą przychody większe niż w roku 2012, co przekłada się również na liczbę zamówień i staramy się to wykorzystać oczywiście tak. Dobrowolne oświadczenia w sprawie bezpłatnego nabywania akcji pracownicy sklejek mogą składać do 1 lipca. O ilości przyznawanych akcji będzie decydować staż pracy.